Witam z tej strony Rafał. W dzisiejszym odcinku zobaczymy, co jest w opakowaniu, a raczej w blistrze pasze Raptor. Jak wiecie, wylądowały w Polsce Raptory. Ten Raptor, o którym mówię, to nie jest samolot. Jedna z telewizji podała nawet, że te samoloty, które wylądowały w Polsce, rozpędzają się do prędkości światła. No, tak trochę kuriozalnie, ale taki żarcik na początek. Dobra, więc mamy tak. Dwufunkcyjny, grawitacyjny, amerykański areograf. Opakowanie takie generalnie prosty areograf. W zasadzie blister. Jedna kartka, nawet nie rozkładana, i tutaj informacja, że to jest z polerowanej stali nierdzewnej, metalowe zamykanie tutaj tego zbiorniczka i że ma uszczelki PTFE, czyli teflonowe. I chromowane plecy brass body, czyli chromowane body ma. Dobra, słuchajcie, to tak pokrótce, a teraz spróbujemy go troszeczkę rozebrać. Więc zacznę może tak, ma blokadę plamki na pewno. To jest tutaj ten system. To jak widzicie, w tym momencie skręcam. Skręcić. Tutaj mamy zawór. No, tego nie ruszę. Mamy gwint, on jest troszeczkę inny, a tu już widzę, że to będzie na imbus. Troszeczkę inny niż zazwyczaj. Będę musiał poszukać wężyka odpowiedniego do niego. I teraz tak. To świetnie. To jest po prostu na wcisk. Więc tak to wygląda. Zbiorniczek jest fajny, nie jest za duży, nie jest za mały, taki akuratny. O, już czuję tutaj. Już czuję tutaj, że to dosyć ciężko chodzi, ale zaraz zobaczymy. Okej, momencik. Ok, więc mamy. Igła jest tutaj, z tego co widzę, ona jest grubsza w przekroju niż to, co do czego jesteśmy przyzwyczajeni z innych areografów. Rozkładam tylną część. Także tutaj też jest. Widać, że jest smart zastosowany przy co niektórych elementach. No, całość raczej sprawia dobre wrażenie, nie jest to jakiejś super jakości, bo tutaj widać ślady po obróbce, ale jest ok. Dobra, to poszło i teraz wyciągam. Spójrzcie jak to wygląda. Tak, tak się prezentuje igła z takim tutaj przetłoczeniem, ona jest. Może zaraz spróbuję to wyczyścić, bo widać, że producent nie żałował tutaj środków smarnych raczej. Ok. Czyli igła jest specyficzna. Igła jest specyficzna. Idziemy dalej. Mamy tutaj cały mechanizm. Ok. Sprężyna. To jest coś istotnego. Gdzie ja tutaj mam jakieś, tu mam centymetry. Jakieś 2,5 centymetra. Dobra, ok. To wchodzi tu. Wchodzi tu. I tutaj mamy mechanizm. Coś ładnie to wygląda nawet. Wyciągamy spust. Spust też widać, że był nasmarowany dosyć porządnie.
Ale to dobrze, no. Teraz sobie to powycieramy. Troszeczkę. Tak wygląda tutaj. To jest generalnie chyba smar. Także tak to wygląda. Tutaj mamy zbiorniczek i mamy. Tak, także to dosyć duże jest, jeśli chodzi o przednią część. To się ściąga, tutaj tą osłonę. Mamy dyszę, której pewnie teraz nie wykręcę z tego względu, że w zestawie nie ma, to jest taki zestaw po prostu blisterowy i tutaj raczej nie ma kluczyka. Musiałbym tutaj cudować coś, ale wolałbym nie, bo mam zamiar też tutaj troszeczkę pomalować nim. Tak wygląda wnętrze. Tak wygląda wnętrze. Tutaj widać, że spust chodzi. Jakaś igła, która odbija to dość delikatnie. No i to się jeszcze ściąga, ale nie jestem w stanie tego ręką w tej chwili tutaj kręcić. Tutaj widać, że jest na wejście na imbus. Chciałbym mieć imbus i imbusem to spróbować odkręcić, ale zaraz poszukam. Niestety muszę się bardziej przygotować. Mam imbus, ale on nie pasuje. Znaczy wchodzi, ale i się przekręca. Także to musi być jakieś tutaj specyficzne, że pewnie normalny rozmiar, ale nie jestem w tej chwili w stanie tego odkręcić. Więc tyle, ile się dało. Rozkręciłem. Macie ogląd tego, jak wygląda Raptor po rozebraniu, jak wygląda jego budowa i tutaj kwestia tego, czy się będzie dało nim jakoś fajnie malować, czy też nie. Jeszcze tutaj sama dysza, czy ona ma jakieś oznaczenia wielkości? Chyba nie. Także tak to wygląda i teraz spróbujemy go jeszcze złożyć, tak żeby tutaj nic nie uszkodzić. Okej. Nie wiem, czy tutaj nie powinno być. Aha, jeszcze najpierw tak. Tutaj powinien być spust. Okej, spust jest. Dokręcone. Czyli powinienem od drugiej strony wkładać, ale staram się to delikatnie zrobić. Ok. Odgina się. Jest dobrze. No i tutaj mechanizm w tej chwili jeszcze tylko muszę przekręcić blokady, ale go tak może zupełnie nie będę dokręcał. O, w tej chwili sam mechanizm działa, bo zobaczcie, to się przesuwa jak odkręcę. Zobaczymy też jak będzie malował, ale to już w następnym odcinku. Dziękuję bardzo za oglądanie. To był Pasze Raptor prosto ze Stanów Zjednoczonych. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku.